Od poniedziałku uczniowie z województwa świętokrzyskiego rozpoczną ferie zimowe. Specjalną ofertę na wolne dni przygotowali pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby odwiedzić Muzeum Archeologiczne Rezerwat Krzemionki do nas w godzinach od 8 do 16. Organizujemy zajęcia przyrodniczo-geologiczne. Czas trwania zajęć około 2,5 godziny, które zajęcia te zakończą się warsztatem, ekowarsztatem. Będziemy robić coś z niczego. Będziemy biegać po lesie, szukać tropów zwierząt. Miłośnicy fotografii mogą oglądać wystawę 70 zdjęć dzikiej przyrody, wybranych w międzynarodowym konkursie spośród 50 tysięcy innych fotografii. Wystawa edukacyjna ukazuje dramatyzm i różnorodność życia na Ziemi, a przez to pobudzając chęć dbałości o jej przyszłą jakość. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą spędzić troszeczkę inaczej czas, którzy chcą pobiegać z nami po rezerwacie i poobserwować przyrodę i nie siedzieć w domu przed telewizorem. Prehistoryczne kopalnie krzemionkowskie to jedna z największych atrakcji turystycznych w regionie. Już w połowie przyszłego roku zapadnie decyzja, czy krzemionki trafią na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mi się podobało tunele podziemne. Co jeszcze ci się podoba? Zwierzęta. Dzisiejsza wycieczka była bardzo fajna, interesująca, dużo się na niej nauczyłam. Choć było trochę zimno, ale zachęcam do przybywania tutaj do Krzemionek i zwiedzania. Sówkę będę robić. Już kończymy sówkę. Będę kończyć sówkę. A ogólnie jak rezerwat się podobał? Dobrze. Co tutaj zobaczyłaś jeszcze ciekawego? Pod ziemią było fajnie, jak się wchodziło po tych schodach i się schodziło. Jeżeli chodzi o rezerwat Krzemionki, polecam naszym znajomym i wszyscy, którzy przyjeżdżają na wakacyjne spotkania z nami, na feryjne, przyjeżdżamy, no i po raz kolejny wspólnie zwiedzamy, oglądamy i rozsławiamy na całą Polskę. Między innymi, bo tutaj zakupiłam taką koszuleczkę i jeżeli jesteśmy nad morzem, w górach, no to co, reklamujemy nasz, ten lokalny patriotyzm. 2 tygodnie wypoczynku w zimowej scenerii, aktywnie, turystycznie, twórczo, to propozycja, której nie powinno się przegapić.